Cześć, tutaj Oskar. Dzisiaj chciałbym zrobić odcinek w trochę inny sposób. Mianowicie opowiem wam o rozwoju wizerunku kobiety w komiksach Marvela, a także jak zmieniały się ich kostiumy i jak pokazywane to było w filmach. Mój film podzielę na trzy części. W opisie samego filmu możecie znaleźć dokładnie czas, w którym zaczyna się każda z tych części, ale także każdą wrzucę osobno jako osobny filmik na YouTubie, żeby łatwiej było się w tym wszystkim połapać. W pierwszej części chciałem opowiedzieć wam o tym, jak zmieniał się wizerunek i status kobiecych superbohaterek. Mimo tego, że będę skupiał się głównie na komiksach Marvela, jak zwykle zresztą, muszę koniecznie wspomnieć o Wonder Woman z DC Comics. Wonder Woman jest dzisiaj chyba najbardziej rozpoznawalną superbohaterką na świecie, dlatego po prostu muszę o niej wspomnieć. Po raz pierwszy można było ją zobaczyć w jej własnym komiksie zatytułowanym właśnie Wonder Woman w 1941 roku. Co ciekawe, w tamtych czasach statystycznie więcej kobiet czytało komiksy niż mężczyzn. Jeśli jednak myślicie, że od razu była ona naprawdę potężną, zdecydowaną i bardzo silną heroiną, to niestety musicie się trochę rozczarować. Jej pierwsze przygody raczej przypominały czyjeś niespełnione fantazje, ponieważ sama Wonder Woman w jakiś dziwny sposób bardzo często okazywała się być tam skrępowana. Co więcej, kiedy wyszedł komiks Justice Society of America, jeżeli znacie DC Comics, to jest taki powiedzmy pierwowzór, prototyp obecnego Justice League, to Wonder Woman dołączyła do owej drużyny jako pierwsza kobieta, zajmując miejsce sekretarki drużyny. Tak więc najsilniejsza kobieta, która dzisiaj mocą ustępuje może tylko Supermanowi, która bez problemu skopałaby tyłki wszystkim innym męskim członkom tego stowarzyszenia, mogła tu co najwyżej podpisywać ich papiery. Jak widać, szklany sufit nie ominął świata superbohaterów. Dzisiaj jednak, tak jak wspomniałem, Wonder Woman jest najpopularniejszą superbohaterką na świecie. Przeczytać o niej można na łamach jej własnego komiksu, gdzie jest ona pokazywana jako naprawdę silna, zdecydowana, o bardzo mocnym charakterze. Także jej czasy bycia pomiataną, tudzież podpisywania mężczyznom papierków dawno temu minęły i zdecydowanie zasługuje ona dzisiaj na pierwsze miejsce na liście właśnie naszych heroin. Teraz przejdę do Marvela, gdzie nie będę musiał udawać, że wiem, o czym mówię. Sam Marvel Comics powstał w latach 60., dokładnie w 61 roku. I już do końca lat 70. dostaliśmy kilka superbohaterek. Pierwszą była Susan Storm, członkini Fantastycznej Czwórki. Jej pseudonim to Invisible Girl. Niestety nie była ona tutaj zbyt mocną bohaterką, jak sama nazwa wskazuje, jej rola spełniała się do tego, że robiła się niewidzialna i w ten sposób pomagała drużynie, jednak inni członkowie byli tutaj dużo potężniejsi. W pierwszej drużynie X-Men pojawiła się Marvel Girl, która jednak, było zawsze to podkreślane, jest najsłabszą członkinią X-Men. Jej rola ograniczała się do tego, że czasami potrafiła, powiedzmy, za pomocą swojego umysłu przewrócić śmietnik, o którego bandzior potykał się i w ten sposób reszta drużyny mogła go złapać. Nie lepiej miała Wasp z Avengers. Dziewczyna potrafiła zmniejszać swoje rozmiary i niczym dzwoneczek z Piotrusia Pana śmigać wokół swojej drużyny i lekko pomagać. Jej rola tutaj nie była zbytnio także rozbudowana. Troszeczkę różniła się od reszty Black Widow, która była rosyjskim superszpiegiem. Oczywiście w końcu porzuciła KGB i dołączyła do Avengers. Po 1970 była zdecydowanie najmocniejszą kobiecą superbohaterką. Nie posiadała ona żadnych supermocy, ale dostała aż, uwaga, aż połowę miniserii, dzieląc ją z bohaterami z rasy Inhumans. Największe zmiany kobiecego wizerunku przyszły w drugiej połowie lat 70. W 1975 pojawiła się druga drużyna X-Men. Kobiece postacie znane tej serii do tej pory zostały znacznie zwiększone moce. Słabiutka Marvel Girl przemieniła się teraz w potężną Phoenix, natomiast Lorna Dane zyskała przydomek Polaris i stała się mistrzynią magnetyzmu, niczym sam Magneto. Wraz z wprowadzeniem drugiej drużyny X-Men przedstawiono nam postać Storm. Ta mutantka nie była jednak, jak wszystkie pokazane do tej pory, słabiutką dziewczynką, która nie radzi sobie ze swoimi mocami, potrzebuje pomocy, aby je w pełni odkryć. W żadnym wypadku.
Storm już od pierwszych stron przedstawiono nam jako afrykańską bogini. Tak była właśnie czczona w Afryce, gdzie jako mutantka zdolna kontrolować pogodę była w stanie dla różnych afrykańskich plemion zsyłać deszcz. Od samego również początku mówiono o niej jako o tej najsilniejszej z X-Men. Kiedy w 1980 na skutek wypadku, powiedzmy incydentu, straciła swoje moce, jej status wbrew pozorom tylko wzrósł. Zmieniła swój wygląd na dużo bardziej, można powiedzieć, odważny. A co więcej, w jednym z komiksów doszło do starcia między nią a dotychczasowym liderem X-Menów Cyclopsem. Storm, która nie posiadała wtedy żadnych mocy, pokonała Cyclopsa i sama objęła przywództwo nad całą drużyną X-Men. Od tej pory właściwie zawsze pokazywana była jako przywódczyni lub członkini rady. W latach 90., kiedy X-Menów było już tak dużo, że jeden komiks nie był w stanie ich pomieścić, zostali oni podzieleni pomiędzy niebieską formację, nad którą przywództwo na nowo objął Cyclops, i złotą formację, którą dalej dowodziła Storm. Do dziś Storm jest pokazywana jako jedna z najsilniejszych zarówno pod względem mocy, jak i charakteru postaci. Należy pamiętać, że koniec lat 70. i początek 80. to czas największych ruchów feministycznych walczących o równouprawnienia kobiet. W komiksach więc Storm została liderką X-Men, Wasp doczekała się przywództwa Avengers, a Invisible Girl zmieniła swój przydomek na Invisible Woman, a jej moce znacznie wzrosły. Susan Storm, bo właśnie tak miała na imię Invisible Woman, największą moc, największą siłę charakteru zyskała w momencie, w którym stała się matką. Wyraźnie było zaznaczone, że walczy ona o swoją rodzinę. Kiedy jej brat i kamienny The Thing bardzo często się wygłupiali, natomiast jej genialny mąż Reed Richards zatracał się w swoich wynalazkach i obliczeniach, to właśnie Susan była w stanie sprowadzić wszystkich na ziemię. Ponadto nigdy nie bała się wyrażać własnego zdania, nawet jeśli aby je zaakcentować, potrafiła rozwalić siedzibę, powiedzmy, Iron Mana. A jeśli ktoś spróbował zagrozić jej dzieciom, no cóż, wtedy dowiadywał się, dlaczego to właśnie Susan jest najpotężniejszym członkiem Fantastycznej Czwórki. W tamtym okresie pojawiła się również małżonka Spidermana, Mary Jane. Przez większość jednak czasu była widziana jako dama w opresji, którą co chwila porywał jakiś super złoczyńca, dając możliwość dla pajęczaka heroicznie uratować małżonkę. Doświadczenie jednak, jak widać, przydało się, bo Mary Jane Watson potrafi dzisiaj doskonale zatroszczyć się o siebie samą. Mówiąc o końcówce lat 70. nie powiedziałem o bardzo ważnej superbohaterce, jaką była Miss Marvel. Na początku, jeszcze w latach 60. pojawiała się jedynie jako Carol Danvers, szef ochrony w bazie wojskowej. Jej rola nie była znaczna. Dopiero w 1977 na łamach własnego komiksu pojawiła się już jako Miss Marvel. Tak, jest to pierwsza marvelowska kobieta, która dostała własną serię. Zbiega się to oczywiście z ruchami feministycznymi tamtych lat. Miss Marvel, poza oczywistym Miss w swojej nazwie, była także szefem gazety o nazwie Woman, odnoszącej się do prawdziwej gazety wychodzącej w tamtych czasie, Miss Magazine. Ponadto na okładkach wielu pierwszych numerów pojawił się dodatkowy slogan mówiący "This female fights back", czyli w wolnym tłumaczeniu "ta kobieta potrafi oddać". Slogany sloganami, ale prawda była taka, że Miss Marvel nie wiodło się najlepiej. Została najpierw, powiedzmy, porzucona przez Avengers, kiedy bardzo ich potrzebowała. Później w wypadku straciła swoje moce i pamięć. Ogólnie rzecz biorąc, w jej życiu nie działo się dobrze. Aczkolwiek zdarzyła jej się całkiem fascynująca przygoda, kiedy razem z X-Menami wybrała się w kosmos. Dopiero po wydarzeniach w sławnej serii Wojna Domowa pozycja Miss Marvel zaczęła rosnąć. Najpierw przejęła dowództwo nad Avengers, zwanymi w tamtym czasie Mighty, potężnymi Avengers. Po inicjatywie Marvel Now, Carol Danvers zmieniła pseudonim z Miss na Captain Marvel, a jej przygody można przeczytać w komiksie pod takim samym tytułem. Jest ona teraz niesamowicie charyzmatyczną postacią, która jako przedstawicielka Avengers wyruszyła w kosmos. Walczy tam u boku strażników galaktyki z piratami, broni bezbronnych osadników i wdaje się w najróżniejsze bójki. Jako bardzo potężna bohaterka nie boi się demonstrować swoich mocy, więc częste angielskie określenie "badass" świetnie do niej pasuje. Wystarczy tylko popatrzeć na komentarz do okładki następnego numeru. Rozgadałem się dużo na temat Miss Marvel, a raczej już Captain Marvel, nie bez powodu. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest ona wręcz ikoną kobiecych superbohaterek, zaraz za Wonder Woman z DC Comics.
Jeśli Marvel zdecyduje się kiedyś na film z kobietą w roli głównej, to uważam, że to właśnie Carol Danvers nadaje się do tego idealnie. Zanim skończę tę część i przejdę do kostiumów, chciałbym powiedzieć jeszcze trochę o obecnych komiksach, czyli Marvel Now. Nie tylko Captain Marvel dostała swój własny komiks. Marvelowskie heroiny możemy zobaczyć też na łamach takich komiksów jak Elektra, grecka zabójczyni, Black Widow, super szpieg, znana też z filmowego uniwersum Marvela, Miss Marvel, nastoletnia superbohaterka, która zapożyczyła nieużywany już pseudonim swojej idolki, czyli właśnie Carol Danvers, Storm, w tym miesiącu pojawi się pierwszy odcinek o jej solowych przygodach, a także She-Hulk, kuzynka Hulka. Zatrzymam się przy niej na chwilę, ponieważ uważam, że zarówno postać, jak i jej obecny komiks jest wyjątkowy. Jennifer Walters, bo właśnie taki jest prawdziwy imię bohaterki, jest prawniczką, która jednak na skutek transfuzji krwi swojego kuzyna zmieniła się w potężną zieloną kobietę. W przeciwieństwie jednak do Hulka, Jennifer nie traci kontroli po przemianie. Co więcej, uwielbia ona swą nową formę, dlatego właściwie zawsze w niej występuje. Tak, także w pracy, broniąc jako prawnik spraw innych superbohaterów. Jej najnowsze przygody to właśnie taki komiks prawnika superbohatera. Nie ma tam za wiele walki z superzłoczyńcami, ale raczej pokazane są problemy She-Hulk w jej pracy. To taki superbohater po godzinach, ale czyta się to naprawdę rewelacyjnie. A chcecie zobaczyć, jak wygląda najnowsza drużyna X-Menów? Oto i ona. Ponadto rządową organizację S.H.I.E.L.D. przejęła teraz Maria Hill, grana w filmach przez Cobie Smulders, a na czele organizacji chroniącej Ziemię z kosmosu, czyli S.W.O.R.D., od jakiegoś czasu stoi już bardzo charyzmatyczna zielonowłosa Abigail Brand. Jednym słowem, kobiety rządzą światem. W drugiej części dzisiejszego odcinka chciałbym pomówić co nieco o kostiumach i ewolucji kostiumów superbohaterek. W latach 60. i 70. były to głównie, powiedzmy, siatki. Zarzucano pokazywanie kobiet jako obiektów seksu. Nie potrafię jednak wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ nie żyłem w tamtych czasach, natomiast dzisiaj nie wygląda to zmysłowo, ale raczej głupkowato. Jednak panie nie wyróżniały się pod tym względem od swoich męskich kolegów. Jeśli nie mogłem zgodzić się z zarzutami co do kostiumów początku Marvela, to już trudno byłoby mi się kłócić przy tych, które pojawiały się w latach 80. i trwały właściwie do końca pierwszej dekady XXI wieku. Wiele tych kostiumów przypominało już bardziej stroje kąpielowe. Jeśli twórcy pokusili się o płaszcz lub pelerynę, to niekiedy pod spód nie wrzucali już właściwie nic. Wystarczy popatrzeć na takie postacie jak Gamora czy Moondragon. Wydawało mi się, że asasyni, właśnie tacy jak Gamora czy Psylocke, powinni próbować zlewać się z otoczeniem, ale może twórcom chodziło o to, że zabijany facet jest tak na nie zapatrzony, że nie jest w stanie się bronić. Od każdej reguły pojawiał się jednak wyjątek i tak oto liderka X-Men, Storm, była od stóp do szyi pokryta majestatyczną bielą, natomiast Invisible Woman, najwidoczniej aby nie dawać złego przykładu swoim dzieciom, ubierała się w pełny uniform drużyny. Nie myślcie jednak, że jestem jakimś fanatycznym wrogiem bardziej skąpych ubrań. Uważam po prostu, że podobnie jak wulgaryzmy, nagość lub półnagość powinna być środkiem przekazu i wrzucanie jej tylko po to, aby zwiększać sprzedaż, trochę mnie irytuje. Przykładem dobrego zastosowania bardziej odkrytego kostiumu jest bohaterka Emma Frost, Biała Królowa. Pomimo faktu, że od dawna jest już oddanym członkiem X-Men, Emma zawsze pokazywana jest jako uwodzicielka, manipulująca i podstępna, co ułatwia jej bardzo fakt, że jest ona również potężną telepatką, która nie ma problemu z kontrolowaniem umysłów innych. Jej skąpy strój jest często zauważany przez inne marvelowskie panie, które złośliwie nazywają na przykład Silver Boobs, czyli po prostu srebrne cycki. Do Emmy jednak owy ubiór po prostu pasuje. Idealnie oddaje jej charakter, który również świetnie pokazał Matthew Vaughn w swoim filmie X-Men pierwsza klasa. Od startu Marvel Now wiele się zmieniło. Sukces filmów znacznie wpłynął na poprawę sprzedaży komiksów i ogólne zainteresowanie tematem. Kobiety, których pozycja już od jakiegoś czasu rosła w Marvelu, ciągle jednak były oskarżane o to, że są głównie właśnie obiektami seksu. Twórcy postanowili więc zmienić ich uniformy. Stroje kąpielowe wyleciały za okno, a zastąpiły je praktyczne kostiumy. Captain Marvel nie ma już więc problemu z zakładaniem hełmu, Psylocke wreszcie ma ciemny kostium pasujący do ninży, Gamora założyła skafander przydatny w misjach w kosmosie, a Emma Frost, no cóż, Emma Frost jest dalej Emma Frost. Na koniec chciałbym powiedzieć o pojawianiu się bohaterek komiksowych w filmach. Jeśli mam jednak o nich powiedzieć, to muszę zacząć od jednej ważnej rzeczy. Nie jest dobrze. Początek nowej ery adaptacji komiksów to rok 2000, kiedy to pojawiła się pierwsza część X-Menów.
Niestety, żadna z pojawiających się tam pań nie dorastała do swojego komiksowego pierwowzoru. Halle Berry kompletnie brakowało władczości i majestatu, jaki powinna mieć bogini burzy. Anna Paquin przez wszystkie części była raczej wystraszoną dziewczynką, kiedy to komiksowa Rogue była dziarska, a po skradnięciu mocy Captain Marvel potrafiła skopać nie jeden tyłek. Nie lepiej wypadła grana także przez Famke Janssen Jean Grey, ale już za to Mystique, którą wcieliła się Rebecca Romijn, wielu przypadła do gustu. W obecnych filmach doskonale zresztą zastąpiła ją zdobywczyni Oscara i obecna ulubienica Hollywood, czyli Jennifer Lawrence. Dalej jednak było dużo gorzej. Fatalna kreacja Mary Jane w trylogii Spidermana Sama Raimiego to czubek góry lodowej. Kirsten Dunst ani pod względem urody, ani charakteru nie przypominała w niczym postaci z komiksu, ale prawdziwa tragedia kina pojawiła się dopiero później. Pierwszy cios dla kobiecych superbohaterek zadał film Kobieta Kot z Halle Berry w roli głównej. Film nie tylko właściwie spalił szansę na kobiecą protagonistkę gatunku, ale przede wszystkim spalił karierę aktorki. Halle Berry, pierwsza czarnoskóra aktorka, która otrzymała Oscara, od 2004 roku nie pojawiła się w żadnej większej roli. Jeśli Kobieta Kot spaliła szansę na pierwszoplanowe superbohaterki, to film Elektra z 2005 roku tę szansę już kompletnie pogrzebał. Reżyser Rob Bauman z jakiegoś nieznanego powodu stwierdził, że po fatalnym Daredevilu z Benem Affleckiem w roli głównej może zrobić spin-off z Jennifer Garner. Jeśli nie rozumiecie, dlaczego od tamtej pory nie widzieliście żadnego filmu zatytułowanego imieniem superbohaterki, to zobaczcie ten film, zrozumiecie. W tym samym roku dostaliśmy także Fantastyczną Czwórkę, gdzie w rolę Susan Storm wcieliła się Jessica Alba. I niestety kobiecego wizerunku w filmach o superbohaterach to nie poprawiło. Jego lekką poprawę wprowadził w 2008 roku Iron Man z Robertem Downey Jr. w roli głównej. Drugoplanowa Pepper Potts, grana przez Gwyneth Paltrow, zyskała ogromną sympatię widzów. Pepper była silna, charyzmatyczna i odważna. Niestety, pozbawiana jakichkolwiek supermocy, więc ratowanie świata musiała zostawić Iron Manowi. Po klapach z 2005 roku pierwsza walcząca kobieta na ekranach pojawiła się w postaci Czarnej Wdowy, granej przez Scarlett Johansson. Najpierw w drobnej roli w drugiej części Ironmana, następnie już w znacznie większej w Avengers, a przede wszystkim w drugiej części Kapitana Ameryki. Scarlett wypadła świetnie w tej roli, niestety. Dalej jest to bohaterka po pierwsze drugoplanowa, po drugie kompletnie poza ligą tych z supermocami. Przyszłość dla kobiecych superbohaterek nie rysuje się zbytnio w jaśniejszych barwach. W drugiej części Avengers pojawi się grana przez Elizabeth Olsen Scarlet Witch. Nie sądzę jednak, aby była to większa rola. Bo nawet w komiksach, pomimo ogromnego wpływu na świat Marvela, Scarlet Witch nie miała na tyle charakteru, aby stworzyć o niej solowy komiks. Chodzą też plotki o filmie Mystique, właśnie z Jennifer Lawrence w roli głównej. Ale są to jednak jak na razie właśnie tylko plotki. Największą nadzieję daje pojawienie się w nadchodzącym Batman v Superman Wonder Woman. Jeśli modelka Gal Gadot przekona do siebie widzów, to jest duża szansa na to, że Warner Brothers pokusi się o jej samotne przygody. Trochę już lepiej wyglądają sprawy na małym ekranie. Niedługo pojawi się miniserie zatytułowana Agent Carter, opowiadającą o agentce znanej z pierwszej części filmu o Kapitanie Ameryce. Ponadto Marvel planuje na platformie Netflix wypuścić 4 serie, z której jedna będzie opowiadała o superbohaterce Jessica Jones. To wszystko w dzisiejszym programie. Na wszystkie pytania, jak zwykle z przyjemnością odpowiem na komiksomaniak616@gmail.com. Jeśli podobały Wam się moje wypowiedzi o statusie kobiet w komiksach Marvela, to walnijcie ten kciuk do góry. Do następnego razu, cześć!